Czy system Pegasus podsłuchiwał polskich polityków, czy był wykorzystany tak naprawdę, jeśli chodzi o świat polityki? No właśnie i też powiemy sobie dzisiaj więcej na temat całego tego systemu Pegasus. Dokładnie ja powiem, tak? Ale jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, wyrażacie swoje opinie w komentarzach. Cała prawda na temat Pegasusa w Polsce, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mniejsze, jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zareagujcie like go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat systemu Pegasus i czy ten system został wykorzystywany, wykorzystany, jeśli chodzi o podsłuchiwanie e, i też podglądanie tutaj przeciwników politycznych, e, dokładnie chodziło tam o senatora Brejze. Znaczy powiem w ten sposób, my nigdy nie dowiemy się, czy te osoby były podsłuchiwane, bo polskie służby, polski rząd tego nigdy nie powie, chyba, że po stałaby komisja sejmowa, tak? Premier zawsze będzie zaprzeczał, bo sam fakt, e, służby jak wykonują praktycznie coś, no jest to tajne, tak? E, kolejna sprawa, e, to by musiała być pewnie klauzula odtajnienia przez sąd nadana, e, a moim zdaniem w ogóle po prostu musiałaby być komisja sejmowa, która by, e, 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 która by po prostu przedstawiła, że rzeczywiście te osoby były podsłuchiwane, że doszłaby przynajmniej do prawdy, tak? Albo przynajmniej do części prawdy. E, natomiast rzeczywiście tutaj ciekawe są wątki w ogóle jak wygląda ten system Pegasus, Ja muszę Powiedzieć, że to jest straszna, tak naprawdę. System, tak? Bardzo inwigilujący człowieka, bardzo mocno praktycznie sprawdzający człowieka. To to jest, jakby mamy podsłuch zwykły w telefonie, to jest 100 razy praktycznie groźniejsze, 100 razy niebezpieczne. No i też, znaczy, niebezpieczne, tak? No ktoś może powiedzieć, jak ktoś się nikt nie boi, nie ma nic do ukrycia, to nie ma się czego obawiać. No tak, ale w sensie po prostu nas, naszej tożsamości, intymności, tak? Bo to system, który po prostu możecie podglądać, jak jesteś w toalecie u lekarza. W uspowiedzi w nocy po prostu tak podczas jakiejś czynności wiadomo z żoną i tak dalej więc tutaj rzeczywiście ten system tutaj no, senator Brejza mówił żeby podsłuchiwany tam 33 razy praktycznie jego telefon w czasie kampanii tutaj jeśli chodzi o wybory parlamentarne co miało miejsce że miał być po prostu podsłuchiwany przede wszystkim te informacje które napływają to napływają z zagranicy tak że są takie praktycznie ośrodki które monitorują, gdzie ten system Pegasus był wykorzystywany, no i po prostu były informacje, że ten system Pegasus był wykorzystywany w Polsce w stosunku właśnie tam do prokurator Wrzosek, do senatora Brezy, ale tak mówię, to są informacje niepotwierdzone i pewnie nigdy się tego nie dowiemy, to są te informacje, które możemy bazować, jeśli chodzi o praktycznie te ośrodki, tak? tam są naukowcy z Uniwersytetów Zagranicznych, o tym poinformowali. Natomiast czym jest tak naprawdę w ogóle ten system Pegasus? Czy znaczy, no jest to przerażające, jakby, bo jeżeli władza potencjalnie może to wykorzystać przeciwko Praktycznie przeciwnikom politycznym, to tak samo może to wykorzystać na, na przykład przeciwko zwykłemu Kowalskiemu, zwykłemu obywatelowi. Ja mówię, że system Pegasus jest to absolutny cud techniki. Jest 100 razy bardziej niebezpieczny w sensie takim, że zwykły podsłuch, nawet jak jest w telefonie, no to on jest podsłuchem, tak? Natomiast system praktycznie Pegasus ma możliwość robienia zdjęć, nagrywania rozmów, nagrywania praktycznie tutaj kamerą, to, to co się dzieje, tak? Nawet kiedy telefon jest wyłączony, nawet kiedy telefon jest wyłączony, a więc jest to po prostu bardzo niebezpieczne. Oczywiście praktycznie ten system ma pełną, e, pełny dostęp do telefonu, ale zaraz powiem, że jest możliwość praktycznie tutaj uchronienia się przed tym systemem Pegasus, jak ktoś ma pewne obawy. E, I to jest system, który został stworzony przez naukowców w Izraelu, został wykorzystany tam na potrzeby praktycznie wywiadu izraelskiego Mossadu. Wywiad praktycznie izraelski sprzedaje ten system, możliwość z niego skorzystania poszczególnym tylko państwom, tak, tutaj służbom w poszczególnych państwach, w uzasadnionych tak naprawdę przy, przypadkach. Tak? Czyli nie, nie może na przykład kupić sobie tego Kowalski, który stwierdzi, że chce podsłuchać żonę, czy ta żona po prostu nie przyprawia mu rogów, czy go nie zdradza, tylko poszczególne państwa. No i założenie w ogóle tego systemu było ochrona, bezpieczeństwa Walka z terroryzmem, tak? Faktycznie tutaj zapobieganie jakimś przewrotom politycznym, puczom, jakimś po prostu rzeczom niebezpieczną, tak? Jakimś zamachom terrorystycznym, i tak dalej. Natomiast ja uważam, że to jest absolutny cud techniki, bo tak powiedziałem daje on możliwość nagrywania, podsłuchiwania wtedy praktycznie kiedy telefon jest wyłączony, kiedy jest włączony, bez tak naprawdę naszej świadomości, bez naszej po prostu wiedzy, my nawet nie zdajemy sobie sprawy, że ten telefon po prostu to wykonuje. No i wyobraźcie sobie tak, jak chodzicie z telefonem, no to praktycznie z tym telefonem nawet do toalety idziecie. No to też jest kuriozalna sytuacja. No wyobraźcie sobie idziecie z telefonem do toalety, wykonujecie tam, znaczy czynność w toalecie, tak, na przykład no takie dłuższy po prostu e, pobyt w toalecie i bierzecie ten telefon, przeglądacie sobie, czyli on już was praktycznie nagrywa i na przykład później odkładacie ten telefon po to, żeby tam zrobić te czynności do końca praktycznie w tej toalecie i on w tym czasie też was nagrywa, jak jesteście u lekarza, e, tak, jak jesteście praktycznie u spowiedzi, więc no, jest to przerażająca, e, prze, przerażający praktycznie system Podobno, żeby tutaj na przykład posłuchać jakąś osobę, to trzeba wystąpić tutaj właśnie do strony izraelskiej i koszt podsłuchu praktycznie jednej osoby miałby kosztować, jeśli chodzi o numer, jeden numer to jest 100 tysięcy dolarów, czy tam euro, tak? Mniej więcej ten sam jest praktycznie kurs, więc to też jest po prostu bardzo drogi system, tak? To jest pewna licencja, którą udostępnia strona izraelska, ale też nie daje po prostu pełnej, tak, bo tak, bo wiadomo, gdyby po prostu poszczególne państwa miały dostęp, mogłyby bez limitu korzystać z tego, to by od razu wszystkie tam tysiąc by wprowadzili opozycjonistów, Dziennikarzy i tak dalej, wszyscy co po prostu byliby przeciwnikami, co by źle powiedzieli przeciwko partii, to zaraz zostaliby wprowadzeni na taką listę. Natomiast, tak powiedziałem, no, na razie mówi się o kilku osobach w Polsce. Obawy są, że ta lista może być zdecydowanie większa, to jest kolejna sprawa i druga sprawa, czy na przykład ten system nie był wykorzystywany przeciwko zwykłemu Kowalskiemu, przeciwko na przykład dziennikarzom, blogerom, czy youtuberom, tak, którzy nie są przychylni, czy krytykują praktycznie władzę i tak dalej, no bo to byłaby przerażająca sprawa, to byłaby praktycznie przerażająca sprawa. Senator Brejza mówił, że on był zdziwiony tak naprawdę, bo on zajmował się praktycznie całym tą kwestią logistyczną, techniczną, jeśli chodzi o kampanię parlamentarną, tak. A więc billboardy, przygotowania praktycznie spotkań, i tak dalej. Czyli można powiedzieć, face takie od czarnej roboty, akurat w tamtym czasie, takie jeśli chodzi o wykonywanie tutaj tej kampanii. No i, i e, on był zdziwiony, mówi e, praktycznie, że rzeczywiście e, tutaj partia rządząca e, PiS e, praktycznie wiedział wiele informacji, które na przykład e, on miał, do których on miał dostęp, albo na przykład, że planował jakąś, jakiś baner reklamowy, jakiś przyjazd do miasta i był zdziwiony jakby po prostu, że ta part, że PiS praktycznie o tym wiedział wcześniej, tak, czy no bo wiadomo, jak na przykład polityk jedzie do danego miasta, a następnego dnia do tego samego miasta przyjeżdża na przykład polityk z partii przeciwnej, opozycyjnej, tak. No więc tutaj wiele ciekawych wątków. Ja powiem w ten sposób, no do, też do tej sprawy odniósł się Jarosław Kaczyński, który też powiedział, jak uniknąć tego, żeby wiecie, ten system praktycznie nie podsłuchiwał, a więc Jarosław Kaczyński tam mówił o tym, że po żartem, pół serią, tak, najlepiej korzystać z takiego starego telefonu, modelu, e, tak, który nie jest tutaj jest wyposażony w Androida czy w iOS, czyli te e, oprogramowanie, tylko po prostu taki jeszcze sprzed 15-10 lat z klawiszami, praktycznie telefon. No i rzeczywiście jest to prawda, taki system, on najczęściej praktycznie infekuje te telefony nowsze, czyli po prostu mające Androida, z wyświetlaczami, natomiast te starsze telefony, chociaż on też ma dostęp do tych starszych telefonów, ale jest to ich gorzej, ciężej, praktycznie zainfekować te telefony. Ale nie jest to niemożliwe. I teraz, no, czyli w jakiś sposób można powiedzieć, że można się uchronić kupując jakiś stary telefon, faktycznie klawiszowy, na przykład jakąś tam starą Nokię. Nie robię tutaj żadnej reklamy, kryptoreklamy, tylko jakąś Nokię tam sprzed 15 czy też 20 lat bez kamery, tak i tak dalej. Co ciekawe, no niektóre te telefony wracają teraz do łaski, stają się popularne na serwisach aukcyjnych. Natomiast yy, to nie jest też do końca tak, że, że nie można praktycznie takiego telefonu schakować, bo jakie są drogi tak naprawdę do tego, żeby przejąć kontrolę na takim telefonem? Czyli mając telefon na przykład Android, no ale też dzisiejsze czasy wymagają tego, żeby mieć ten telefon praktycznie dotykowy z wyświetlaczem kolorowym, tak? Odchodzi się praktycznie od tych telefonów klawiszowych. Natomiast yy, drogi, jeśli chodzi o Pozyskanie to są takie, że my możemy faktycznie zainstalować w swoim telefonie poprzez link który otrzymał wiadomości SMS, właśnie ten system Pegasus. Oczywiście, on nie jest nazwany, tak? Już zainfekuje nas, nasz telefon. Kolejna sprawa, możemy praktycznie nieświadomie zainfekować nasz telefon w momencie, kiedy wejdziemy w jakąś st stronę internetową i tak dalej, czy klikniemy w jakąś reklamę. Kolejna sprawa, to ten system może po prostu zostać zainstalowany w naszym telefonie poprzez system radiowy, poprzez po prostu bliski kontakt, czyli jak ktoś po prostu ma ten system w pobliżu, e, kierunkowany na to, żeby wprowadzić go poprzez fale radiowe, może go tak naprawdę może zainfekować nasz telefon. Więc tutaj. To też by mogło działać na te zwykłe i starsze telefony, tak? Tylko ta osoba musiałaby się pojawić w pobliżu praktycznie tej osoby. żeby oczywiście to nie jest tak, że jak ktoś ma Pegasusa, to zaraża kolejne osoby, to nie jest koronawirus, tak? Tylko w sensie, jakby tutaj, jeżeli ktoś nie, nie pobierałby tych wszystkich linków z internetu czy tych aplikacji i tak dalej, no to jest też możliwość inna zainfekowania tego telefonu. W każdym razie te drogi są dosyć proste, nie są skomplikowane, ciężko praktycznie tego uniknąć. No, i jest to niewykrywalne dla telefonu, bo wiadomo, że w momencie, kiedy on nagrywa na przykład Twoje rozmowy, czy wideo rozmowy, czy na przykład tutaj jako dyktafon, no to on nie daje Ci tej informacji, że zostało to nagrane, ty o tym nie wiesz, i to jest też przerażające. On nagrywa, ma możliwość też nagrywania na przykład w momencie, kiedy telefon jest wyłączony kiedy telefon już jest wyłączony praktycznie całkowicie, więc to dopiero jest cud techniki, tak, że daje możliwość nagrywania z kamery w momencie, kiedy praktycznie ten telefon jest wyłączony. Także jeżeli, przede wszystkim tak, moim zdaniem, jeżeli ten po prostu system Pegasus, ale tu mówię, musiałaby powstać komisja sejmowa, która by to wyjaśniła, jeżeli ten system Pegasus został wykorzystany do walki z, praktycznie z opozycją, no to jest to absolutnie haniebne, tak, no bo bez przesady po prostu takich systemów się nie wykorzystuje. Jeśli chodzi o walkę z opozycją, to byłaby wtedy walka praktycznie totalna. To jest system, który wykorzystywany tylko w specyficznych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu Polaków, bezpieczeństwu danego państwa, zagrożenia terrorystyczne a nie po prostu po to, żeby na przykład zbierać haki, żeby mieć informacje na temat opozycji. No ale mówię, tego nie wiemy, tak? Możemy się bazować tylko na, na, bazie, na bazie tych praktycznych informacji, na, 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 tych informacji, które są w, w internecie, mówię, to jest system pesztajny, Polska wiadomo, że po prostu jest w posiadaniu tego systemu, czy kupiła tą licencję, możliwość skorzystania z tego, no więc jeżeli kupiła, na pewno wykorzystuje to w stosunku do jakichś osób, ale to by musiała dopiero wyjaśnić komisja z chociaż muszę powiedzieć, że patrząc tak naprawdę na Santora Brezy to widać, że rzeczywiście on jest i przerażony, żeby były po prostu podsłuchiwane i to, to była to podsłuchiwanie, totalna inwigilacja, a z drugiej strony on sobie przypomina pewne fakty i później to łączy praktycznie z tym, że rzeczywiście PiS jakby znał e, ich ruch, tak, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, jeśli chodzi o kampanię i tak dalej, był zdziwiony. Widać, że go to cała ta sytuacja praktycznie zaskoczyła, bo pierwsze te informacje przyszły z zagranicy, to nie jest tak, że opozycja podjęła praktycznie ten temat dotyczący tego systemu Pegasus, tylko naukowcy z zagranicy, którzy monitorują użycie tego systemu Pegasus na całym świecie, w poszczególnych państwach, powiedzieli, że on był po prostu wykorzystany w Polsce, w poszczególnych przypadkach, tak, to były trzy osoby, prokurator, pani prokurator Wrzosek, senator Brejza, ktoś tam jeszcze jeszcze po prostu trzecia osoba już nie pamiętam. No i w przypadku senatora Brejzy miał być on wykorzystywany, jeśli chodzi o jego telefon 33 razy. W czasie kampanii praktycznie parlamentarnej. Może to przypadek, może to co. Działanie celowe, że to się zbiegło praktycznie w czasie, kiedy była kampania parlamentarna. Natomiast, no, wiemy też, że to jest system bardzo drogi i to jest system, który my tak naprawdę płacimy z naszej kieszeni, bo my to płacimy, z, jest to system kupowany przez służby z, praktycznie ze z, z, z skarbu państwa, tak, z pieniędzy skarbu państwa, więc z naszych podatków. Więc tym bardziej służby powinny się rozliczyć w stosunku do kogo jeśli chodzi o świat polityki, ten system był wykorzystywany, czy na przykład świat dziennikarzy i tak dalej. No nie mówię w przypadku jakichś osób tam, terrorystów i tak dalej, czy grup przestępczych, tak, ale w przypadku innych osób to powinny być po prostu informacja jawna e, w stosunku do kogo ten system był wykorzystywany. E, no i inna sprawa też jest taka, że jaki interes mieliby naukowcy w Uniwersytecie Zagranicznym, żeby, nie wiem, mieszać w kotle w Polsce, tak, jeśli chodzi o walkę opozycji PiSu z Platformą i powiedzieć, że po prostu PiS wykorzystał czy służby no PIS, no PiS, no, no PIS jest przy władzy, tak? Ale służby po prostu wykorzystywały to w stosunku do opozycji, tak? Czy podsłuchiwano praktycznie tutaj polityków z opozycji, a także tam prokurator Rzosek, która wiemy o tym, że została przesunięta, jeśli chodzi o stanowisko i tak dalej, ona nie jest w opozycji, ale ja mówię tu praktycznie w dużym stopniu o to, że brezie, tak? No właśnie, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. E, pozdrawiam. Cześć.